Witam Państwa serdecznie na wspólnym rytuale odcinania wszystkiego, co negatywne. Cieszę się, że wykonamy ten wspólny rytuał. Jeśli chcesz zakończyć nieudany związek, w którym coś cię wciąż jeszcze trzyma, lub chcesz odciąć się od byłego partnera lub męża, uwolnić się od kogoś, kto wywiera negatywny wpływ na twoje życie, potrzebujesz przeciąć powracający krąg myśli i uczuć, nabrać do kogoś dystansu lub szukasz sposobu, jak się odkochać. A może potrzebujesz oczyszczenia i nowego początku w twojej relacji, w której nawarstwiły się wzajemne żale, kłamstwa, fałsz i negatywne emocje. Może chcesz odciąć pępowinę i uwolnić się energetycznie od wpływów rodziny. W tym wszystkim pomoże ci ten rytuał odcięcia energetycznego w czasie nowiu księżyca. Odetnijmy więc wszystko, co nam nie służy, co zakłóca nasze pozytywne energie, pozytywne myślenie i konstruktywne działanie. Żeby zacząć nowe, trzeba zakończyć to, co stare i co nas emocjonalnie obciąża. Najpierw podejmij, proszę, decyzję o odcięciu konkretnej osoby lub po prostu twoich lęków, smutku, żalu, nieszczęśliwej miłości, fałszywych przyjaciół lub negatywnych myśli, które cię dręczą co noc. Podejmij decyzję, co konkretnie chcesz odciąć i wyrzucić z twojego życia. Teraz zapal swoją świecę. Po zapaleniu świecy usiądź wygodnie i odpręż się. Nie myśl o sprawach dnia codziennego. To jest chwila tylko dla ciebie. Zamknij oczy i weź powoli trzy głębokie oddechy. Z każdym wydechem poczuj, jak wydychasz z siebie wszystko, co negatywne i toksyczne. Jak z każdym wydechem wyrzucasz z siebie negatywy i brudy z twojego organizmu i z twojej duszy. Poczuj, jak każdy wydech oczyszcza twoje ciało, duszę i myśli. Raz. Dwa. Trzy.
czas, wypowiadaj w myślach lub na głos za mną te słowa. Anioły i Archaniele Michale, dziękuję Wam za to, że jesteście teraz ze mną. Otoczcie mnie swoim światłem, abym mogła odważnie odciąć więzy, które wiążą mnie z przeszłością i wszelką niepożądaną energią. Archaniele Michale, wzywam Cię teraz. Proszę, przyjdź do mnie. Pomóż mi uwolnić się z negatywnych energii, które znajdują się w moim ciele, duszy i umyśle. Uwolnij mnie ze strachu, lęków, żalu, smutku, zazdrości, fałszu i moich wszystkich negatywnych energii. Archaniele Michale, oczyść mnie z nienawiści, złości, negatywnych myśli i negatywnych, destrukcyjnych emocji. Proszę Cię, oczyść mnie z wszystkiego, co zabiera mi moją dobrą energię i witalność. Archaniele Michale, otocz mnie swoim wspaniałym płaszczem ochronnym. Czuję, jak obmywa mnie spływające z góry promienne białe światło. Wszelkie problemy, emocje oraz ludzie, którzy mi szkodzą, mi zazdroszczą, intrygują i obgadują za plecami, wychodzą teraz w postaci wstążek z mojego ciała. Odcinam te wszystkie wstążki. Odcinam te wszystkie osoby, które życzą mi źle, zazdroszczą mi, są w stosunku do mnie fałszywi lub okradają mnie z mojej pozytywnej emocji i energii. Odcinam wszystkie relacje i związki, które są nieszczere i mi szkodzą. Odcinam wszystkich fałszywych, toksycznych partnerów. Wszystkie zdrady, kłamstwa i toksyczną miłość. Odcinam negatywne emocje i uczucia mojego partnera lub męża. Odcinam wszystkie destrukcyjne uczucia, które mnie blokują i sprawiają, że jestem nieszczęśliwa, smutna, zablokowana, rozżalona i niespełniona. Odcinam swoje lęki, blokady, niepokój, żal,
depresję, smutek. Odcinam wszystko, co mnie obciąża. Anioły i Archaniele Michale, jesteście teraz ze mną. Dziękuję Wam za odcięcie więzów, które łączyły mnie z przeszłością. Jestem wolna. Jestem wolny. Jestem wolna. Jestem wolny. Jestem wolna. Jestem wolny. Czuję, jak otaczają mnie anioły, a Archanioł Michał swoim ognistym mieczem odcina ode mnie wszystkie negatywne więzy, które zmieniają się w pył, zwiastując moją wolność. Jestem wolna. Jestem wolny. Jestem wolna. Jestem wolny. Jestem wolna. Jestem wolny. Czuję się teraz wolna. Czuję się wolny. Moje ciało, dusza i myśli wypełniają spokój, miłość i pozytywne myśli. Otacza mnie cudowna, pozytywna energia miłości, pozytywne emocje. Przyciągam do siebie pozytywnych ludzi, piękną, inspirującą, szczerą miłość. Partnera, który mnie kocha miłością romantyczną, uczciwą, piękną. Przyciągam do siebie przyjaciół, którzy życzą mi dobrze i dają mi pozytywne energie. Przyciągam nowe, pozytywne sprawy, nowe kontakty, twórcze, inspirujące i pozytywne. Dziękuję, Archaniele Michale, za uwolnienie mnie z wszystkich negatywnych, obciążających mnie emocji. Powoli otwórz oczy i powróć do stanu świadomości. Nie gaś świecy. Świeca musi wypalić się do końca. Nawet jeśli by paliła się całą noc, musi się sama wygasić. Teraz weź kartkę i długopis i napisz wszystko to, co wyrzucasz z siebie, wszystko, co jest negatywne. Pisz, co ci przyjdzie do głowy. Wyrzucam swój lęk, płacz, strach, negatywne myślenie, partnera, który mnie zdradza, koleżankę z pracy, która intryguje za plecami, toksycznego szefa, który mnie dołuje, toksyczną miłość, która sprawia, że
jestem w depresji. Odcinam rodzinę, która mi szkodzi. Odcinam wszystkie swoje nałogi. Wszystkie swoje złe przyzwyczajenia. Odcinam swoje codzienne negatywne myślenie i swój pesymizm. Odcinam kochankę mojego męża, która psuje moje małżeństwo. Odcinam wszystkie choroby, alergie. Odcinam wszystkie złe emocje, które nie pozwalają mi dobrze spać. Odcinam fałszywych przyjaciół, którzy mnie obgadują. Odcinam wszystkich kolegów z pracy, którzy robią mobbing przeciwko mnie. Odcinam wszystkie negatywne sprawy w mojej sprawie sądowej. Odcinam wszystkie moje długi i proszę o szybkie, pozytywne rozwiązanie, bym otrzymała dużo pieniędzy. Napiszcie wszystko, co Wam leży na sercu, konkretnie. Odcinam imię, nazwisko, jeśli jest to konkretna osoba. Odcinam moje negatywne emocje, takie jak codzienny smutek. Konkretnie nazwijcie te emocje po imieniu. I piszcie dużo. To, co wszystko chcecie z siebie wyrzucić. Nie oszczędzajcie kartki. Po napisaniu tych wszystkich emocji, to może Wam zabrać 5, 10, 15 minut. Połóżcie tą kartkę złożoną pod świecą z tymi Waszymi intencjami, co ma od Was odejść. Połóżcie tą kartkę pod świecą i wieczorem spalcie tą kartkę z tymi intencjami w świetle Waszej, w ogniu Waszej świecy intencyjnej, czyli w ogniu Waszej rytualnej świecy. Następnie popiół z tej kartki wyrzućcie po prostu w naturę lub zakopcie w ziemi, w ogrodzie lub rzućcie po prostu na powietrze. Wszechświat musi się tym zająć. Tak samo wyrzućcie Waszą rytualną świecę, jeśli się już do końca spaliła i sama zgasła, wyrzućcie ją po prostu na łono natury. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w tym rytuale. Mogą Państwo powtarzać ten rytuał codziennie w razie osobistej potrzeby. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, by nasze złe emocje odeszły od nas. Do usłyszenia.